Jak wykonać obrót w przestrzeni trójwymiarowej przy pomocy kwaternionów, czyli iloczyn kanapkowy. Cześć, witaj, z tej strony Mateusz. W tym nagraniu pragnę pokazać w takim ekspresowym tempie, jak dotrzeć do tego wzoru, który determinuje obrót w przestrzeni trójwymiarowej przy pomocy właśnie kwaternionów, bez odwoływania się do macierzy obrotów, którą swojego czasu nie wyprowadzałem, ale pokazałem, a ona wręcz wynika właśnie z kwaternionów. Choć tego wyprowadzenia nie będzie dzisiaj, bo będziemy się zatrzymywać tylko na samych kwaternionach i tam wykonywać te wszystkie działania i obroty. To, co jeszcze tutaj chciałbym na wstępie zaznaczyć, to to, że są tutaj tylko wybrane elementy związane z kwaternionami. Nie jest to pełen taki blok informacji od początku do końca, także jeżeli jesteś, nie wiem, matematykiem albo kimś, kto jest takim purystą formalnym, no to jak nie jest to nagranie dla Ciebie, ponieważ no, po prostu chcę to w takiej uproszczonej wersji zrobić, bo nie chcę, żeby to nagranie trwało 5 godzin czy coś w tym rodzaju. I jeszcze pragnę jedną rzecz zaznaczyć, to to, że kwaterniony nie są używane tylko w przestrzeni trójwymiarowej do wykonywania tych obrotów, ale są używane też w innych aspektach, jak chociażby, nie wiem, mocne uproszczenie dowodu Lagrange'a dotyczące tego, że dowolną liczbę naturalną możemy zapisać jako sumę czterech kwadratów liczb naturalnych, pewnych, dobranych, że zawsze takie się uda znaleźć. Ale wróćmy może tutaj do tej sprawy. Czyli tak, mamy kwaternion Q, zapisane tutaj już konkretnie w postaci algebraicznej, już konkretnie bez odwoływania się do ogólnych postaci w zależności, jakie tam występują. Widzimy tutaj cztery liczby S, X, Y i Z, stąd też nazwa kwaternion. I te cztery liczby są zmienne, to znaczy wybór tych czterech liczb determinuje jednoznacznie, jaki mamy kwaternion. No analogicznie jak ma to miejsce w liczbach zespolonych, gdzie Z to jest jakieś A plus BI i wybór A i B determinuje dokładnie, jaką liczbę zespoloną tutaj rozpatrujemy. Do tego wszystkiego mamy jeszcze trzy jednostki stałe, jednostki urojone, I, J i K. One są urojone i są takie, że każda z nich podniesiona do kwadratu jest równa minus 1. No i jest jeszcze jedna bardzo ważna relacja, która no spaja, bo inaczej to by było takie rozlazłe, która spaja te jednostki i mówi nam, jakie są relacje między nimi. Mianowicie to, że I razy J i razy K także jest równe minus 1. I jak za chwilę się okaże, mnożenie tych jednostek, kolejność mnożenia tych jednostek ma znaczenie. Czyli najpierw, czy jest I, J, K, czy jakaś inna kolejność, wynik może być inny. Dobra, to mamy jednostki urojone, mamy kwaternion w postaci algebraicznej. Kolejna rzecz to jest część urojona lub wektorowa kwaternionu. No jeżeli mamy taki kwaternion Q, to wówczas jego częścią urojoną jest X, Y i Z, czyli te trzy konkretnie wybrane liczby, ta pewna uporządkowana trójka liczb, którą bardzo często będziemy utożsamiać z pewnym wektorem w przestrzeni R3. I ta trójka trzech liczb to jest właśnie ta część wektorowa urojona kwaternionu. Wygląda to podobnie jak w liczbach zespolonych, gdzie realis liczby zespolonej Z to jest A, a imaginalis liczby zespolonej to jest B bez I. Bez I, tak samo tu, to X, Y, Z bez J, bez I, J i K. Dobra, kolejna rzecz to jest sprzężenie kwaternionu. Tak jak mamy w liczbach zespolonych sprzężenie liczby zespolonej Z, no to jest A minus BI, czyli się zmienia znak przy B na przeciwny. Tak samo tutaj, tam gdzie są jednostki urojone, tam zmienia się znak na przeciwny, jeżeli robimy sprzężenie. Dlaczego tu jest kreska, dlaczego tu jest gwiazdka? To jest tylko oznaczenie. Dawniej stosowałem oznaczenie z kreską, obecnie używam oznaczenia z gwiazdką, to jest tylko kwestia wyboru oznaczenia, to nie ma największego znaczenia. Możesz spotkać i tak, różne są oznaczenia. Zróbmy teraz bardzo pouczające ćwiczenie, mianowicie jakie wnioski wynikają z tych tutaj czterech relacji, tych jednostek urojonych. No więc uczepmy się tej tutaj, że I razy J razy K jest równe minus 1. Mamy to tu. No to zobaczmy, że możemy takie równanie przemnożyć obustronnie z lewej strony przez I. Czyli wówczas będziemy mieć minus i
i od razy k lewej strony domnożyłem, czyli tu się z lewej strony pojawiło to nowe i. I teraz zobaczmy, że i razy i to jest minus 1, czyli mamy minus j k, to mamy minus i. Dwa minusy się skracają i wychodzi zatem na to, że i jest równe j k. I stąd mamy pierwszą relację, wniosek z tych czterech rzeczy, który będziemy też sobie używać za chwilę. Zobaczmy dalej, że to równanie możemy obustronnie przemnożyć z lewej strony przez j. Wówczas powstanie tak, z lewej strony przez j, czyli mamy j i, a tutaj j, j, k. J, j to jest minus, czyli mamy, że j razy i to jest minus k. I tu mamy tą właśnie, tą równość. Kolejna rzecz to jest to, że my teraz to możemy przemnożyć obustronnie z prawej strony przez i. Czyli będzie j i równa się minus k i. No i zobaczmy, że i to jest minus, czyli mamy minus j, a tutaj mamy minus k i. Skracając, czy też mnożąc przez minus 1, zostanie nam tu j, a tutaj k i, stąd mamy kolejną zależność. Zobaczmy, że również możemy zrobić inaczej i z tego minus i równa się i jk, to równanie przemnożyć przez k z prawej strony obustronnie. Czyli wtedy będzie tutaj minus k, a tutaj i jk k. 2k razem, właściwie k razy k, bo to coś innego niż 2k. K kwadrat to jest minus, więc mamy, że minus k jest równe minus i j, czyli k jest równe i j. I to jest ta tu zależność. Co więcej, teraz to równanie można obustronnie z prawej strony przemnożyć przez j, a zatem mamy kj równa się i j j, czyli minus i. Dobrze, i jeszcze wychodząc jeszcze raz z tego, domnażając to równanie obustronnie z lewej strony przez i, powstanie nam i k równa się i j. No i kwadrat to jest minus, więc wychodzi z tego i k równa się minus 1. I teraz jak to wszystko tutaj połączyć? No więc zauważmy pewną ciekawą rzecz. Jeżeli mamy jednostkę i, jeżeli mamy jednostkę j, jeżeli mamy jednostkę k, to jeżeli mnożymy i z j, to powstaje k. Gdzie to jest? I z j tu. I z j powstaje k. Co więcej, jeżeli pomnożymy j z k, to powstanie i. J z k powstanie i. Dalej, jeżeli pomnożymy k z i, powstanie j. K z i powstanie j. Co dalej? No teraz w drugą stronę. Jeżeli pomnożymy k z j, powstanie minus i, bo idziemy przeciwnie do strzałek. K z j minus i. K z j minus i, to jest tutaj. J z i minus k. J z i minus k. Oraz i z k minus j. I z k minus j. A zatem mamy taką memotechnikę ułatwiającą nam zapamiętanie, kiedy jest minus, kiedy jest plus w tych trzech jednostkach urojonych. No bo rzecz jasna, jeżeli dwie mnożymy, to wychodzi ta trzecia. Tylko pytanie jest o ten znak. No a tu mamy właśnie tymi strzałkami zaznaczone, jak to idzie. No, kolejność początkowa i jk. Łatwo to tu pamiętać. Kolejna bardzo istotna rzecz to jest właśnie zdefiniowanie mnożenia kwaternionów. Czyli jeżeli mamy kwaternion Q1 jakiś dowolny i mamy kwaternion drugi jakiś dowolny, to zauważmy, że po pierwsze, jak my je pomnożymy, dowolne dwa kwaterniony, jakie by one nie były, to okazuje się, że w wyniku też powstanie kwaternion. Natomiast jakiej on postaci, jak jest zdeterminowany tymi dwoma kwaternionami, no to tu musimy wykonać mnożenie i zaraz się dokopiemy do tego. Mianowicie to, że piszemy jeden kwaternion w nawiasie razy drugi kwaternion. Oczywiście kropka mnożenia jest opcjonalna. Razy drugi kwaternion. I mnożymy to w taki klasyczny sposób, czyli każdy z każdym między tymi dwoma nawiasami. Czyli tu mamy cztery elementy, tu mamy cztery elementy. Jak je pomnożymy każdy z każdym, to wyjdzie 16 takich składników. No i tak właśnie zróbmy. Czyli tak, może ja tutaj będę pisać, bo tu już jest pogrupowane od razu. Czyli to nasze Q1, Q2 się równa. Najpierw to mnożymy z poszczególnymi elementami. Aha, tylko jedna bardzo ważna rzecz.
musimy uważać na kolejność tych jednostek urojonych. No bo xi razy ii to jest przemienne. I xi to jest dokładnie to samo, bo jednostka urojona z liczbą rzeczywistą jest przemienna. Ale jednostki urojone względem siebie już przemienne nie są. Czyli trzeba uważać na kolejność tych jednostek urojonych. A zatem, jeżeli w pierwszym nawiasie bierzemy na przykład to, a w drugim na przykład to, no to mamy x1, z2 razy i razy k. W tej kolejności, nie k razy i. Myślę, że jasna sprawa. Zresztą zaraz się okaże, bo będziemy tutaj to stosować. No dobrze, czyli mamy s1 i mnożymy przez te poszczególne elementy w drugim nawiasie. Czyli mamy tak. S1, S2, dodać S1, X2, I, dodać S1, Y2, J, dodać S1, Z2, K, dodać. Teraz drugi składnik razy poszczególne te elementy z drugiego nawiasu. No, w drugiej linijce napiszę. Czyli tak, X1, S2, I, dodać X1, X2, I. Dalej, dodać x1, y2 i j. Dodać x1, z2 i k. Dodać kolejny y1, s2, y1, s2, j. Dodać y1, x2, j, i. Dodać y1, y2, j, j. Dodać y1, z2, j, k. Dodać i ostatnie. Z1, k razy te poszczególne. Czyli tak, z1, s2, k. Dodać z1, x2, k, i. Dodać z1, y2, i. Pomyliłem się. K, j. Ok. K, j. Dodać z1, z2, k, k. Dobra, no i grupujemy tam, gdzie są liczby rzeczywiste, czyli tu s1 z s2, dalej tam, gdzie i kwadrat, tu jest i tu jest. No bo j kwadrat to jest minus 1, tu jest minus 1 i tu jest minus 1. A zatem zobaczmy, s1, s2 zgadza się, minus x1, x2 zgadza się, minus y1, y2 zgadza się, minus z1, z2 zgadza się. Patrzymy teraz, gdzie jest i. No i powstanie tam, gdzie jest i. Gdzie jest i. Lub tam, gdzie jest jk. Lub kj. Patrzę, gdzie jest jk. Tu jest jk. I tu jest kj. A zatem mamy tak. S1, x2. X1, s2. Y1, z2. Y1, z2. Jaki znak? J razy k. I jk. J razy k daje nam i z plusem. Dlatego jest tutaj plus. I ostatnie. Z1, y2. Z1, y2. K razy j. K razy j to jest minus i. Stąd ten minus. No i rzeczywiście wszędzie to wyciągliśmy przed nawias. Czy właściwie za nawias. Dodać. Teraz tam, gdzie powstanie nam j po tym mnożeniu. No to j powstanie tam, gdzie było j, czyli tutaj, tutaj, albo tam, gdzie jest k, i, albo i, k. Czyli tutaj i tutaj. No to piszemy s1, y2, s1, y2, tutaj s1, y2, dalej x1, s2, x1, przepraszam, y1, s2, tak, dalej z1, x2, KI. A KI daje nam J na plusie. Stąd tu jest plus. I ostatnie J1, Z2. J1, nie to, tu. X1, Z2. X1, Z2. I znak I razy K daje nam minus J. Stąd ten tutaj minus. Super. No i ostatnie, czyli tak, S1, Z2. Dalej z1, s2. Zgadza się. I jeszcze co nam zostało? Tu nam zostało j razy i. To
to jest y1x2, j razy i to jest minus k. J razy i to jest minus k. Czyli mamy y1x2, y1x2 z minusem i jeszcze nam zostało to. X1, Y2, I razy J, to będzie K na plusie. Zgadza się. A zatem w ten oto sposób wykonaliśmy mnożenie dwóch kwaternionów, dowolnych kwaternionów i widzimy, że w efekcie to jest jakaś liczba rzeczywista, to jest druga liczba, to jest właściwie druga liczba rzeczywista, trzecia i czwarta, także jest to kwaternion i dokładnie mamy wzór, jak wykonać mnożenie tych dwóch kwaternionów. Kolejne pojęcie, które jest nam tutaj bardzo potrzebne, to jest mianowicie definicja modułu lub normy kwaternionu. Moduł lub norma kwaternionu dana jest wzorem takim, że moduł z tego kwaternionu Q bądź norma jest równa pierwiastek z Q razy Q sprzężenie. Czy to ma sens? Istotne pytanie. Ponieważ, no, jak powiedzieliśmy sobie, mnożenie dwóch kwaternionów daje kwaternion. To co to miał być taki pierwiastek z kwaternionu? Ale właśnie się okazuje, że jeżeli pomnożymy kwaternion Q z jego sprzężeniem, to wówczas zawsze powstanie liczba rzeczywista. Zawsze powstanie liczba rzeczywista, a nawet wręcz dodatnie. Więc taki zapis pierwiastek jak najbardziej ma sens. No, wystarczyłoby wykorzystać ten wzór, wpisać zamiast S2, S1, tu minus X1, minus Y2, minus Z2 i zobaczyć, że tak będzie. No bo zobaczmy, S1, X2, X1, S2, no to to się wyzeruje. No bo X2 będzie minus X1, więc to się wyzeruje. Co więcej, Y1, Z2, Z2 ma przeciwny znak do Z1, a tu Y2 ma przeciwny znak do Z1, więc w efekcie te dwa będą też się wyzerują. I podobnie tu i zostanie tylko to. Gdzie będzie S1, S2, a właściwie S1, S1, bo to jest to samo, jak mnożymy kwaternion z jego sprzężeniem. Tu nam pozostanie x1 razy minus x1, czyli w zasadzie będzie plus x kwadrat. I tu też będzie y kwadrat. I tu też będzie plus z kwadrat. Czyli jak się okazuje, wniosek tutaj natychmiastowy z tej definicji jest taki, że to może być równie ważne z temu, czyli że najpierw sprzężenie, potem kwaternion, obojętnie, albo po prostu, że jest to pierwiastek s kwadrat plus x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, gdzie s, y, x i z to są liczby rzeczywiste, więc jak najbardziej taki pierwiastek widać tu już ewidentnie ma sens. Kolejna rzecz to kwaternion jednostkowy, no czyli taki, który ma normę czy też moduł równy 1. Tutaj drobna uwaga, ponieważ niektórzy autorzy rozróżniają moduł i normę. Niektórzy ten właśnie moduł czy też normę nazywają modułem, a na przykład albo normą, a tą drugą nazwę używają na przykład do kwadratu takiej modułu, którego tutaj mamy podany. Ale zauważmy, że w istocie nas będą interesować tylko kwaterniony o normie równej 1. Więc obojętnie, czy to ktoś przyjmuje tutaj w ten sposób, czy z kwadratem, to w przypadku jedynki nie ma najmniejszego znaczenia, bo 1 do kwadratu to jest 1. A my na potrzeby obrotów będziemy używać tylko kwaternionów właśnie o normie równej 1. O normie równej 1, czy też modułu równym 1. Przechodzimy zatem do kolejnego pojęcia, a mianowicie do postaci trygonometrycznej kwaternionu. To, co do tej pory robiliśmy, to była postać, używaliśmy postaci algebraicznej kwaternionu, a teraz będziemy używać postaci trygonometrycznej, pokażemy sobie, jak ona wygląda. Oczywiście są też inne, jak, nie wiem, postać macierzowa, wykładnicza, nieważne. A zatem idea jest bardzo podobna do tego, co mamy w liczbach zespolonych. Mamy liczbę zespoloną, z równa się a plus bi, czyli postać algebraiczna, ale możemy tę samą liczbę zapisać w postaci trygonometrycznej, czyli moduł z liczby z razy w nawiasie cosinus kąta fi plus i razy sinus tego samego kąta. Oczywiście moduł, no to jest pierwiastek z razy z sprzężenie, to analogicznie do tego, albo po prostu a kwadrat plus b kwadrat pod pierwiastkiem. No, w kwaternionach jest bardzo podobnie, czyli też mamy moduł Q, tu był moduł z, tu był moduł Q, norma z czy norma Q, razy i w nawiasie cosinus fi, tak samo jak i tutaj, plus sinus, ten sam kąt, fi i fi, razy, no i właśnie, tu była jednostka urojona i,
A tu zamiast jednostki urojonej i są trzy jednostki urojone odpowiednio z pewnymi trzema liczbami ux, uy i uz. Przy czym to ux, uy i uz jest tak dobrane, że ich kwadraty w sumie równe jest 1. Czyli inaczej mówiąc, taki wektor ux, uy, uz ma długość 1. Można tutaj dodać pierwiastek. Nie ma to najmniejszego znaczenia w przypadku, kiedy jest to równe 1. Dlaczego tak? Zobaczmy, że w istocie jedno i drugie jest bardzo podobne, w tym sensie, że jak tutaj mamy moduł z, to tu już chcemy, żeby to odpowiadało tylko za tą fazę, czyli odpowiedni kąt, a to miało mieć już moduł równy 1. I tu jest podobniej. Jak mamy q, to tu jest moduł q, a tu to, co jest w tym nawiasie, będzie mieć zawsze normę, czy też moduł równy 1. Tak samo jak i tu jest w liczbach zespolonych. No bo zobaczmy, ten fragment to też jest liczba zespolona. Długość to jest a do kwadratu plus b do kwadratu, czyli kosinus kwadrat plus sinus kwadrat, a jak dobrze wiemy z jedynki trygonometrycznej jest to 1. A zatem niezależnie jaki ten kąt fi jest, no bo i jest stałe przecież, no to jest to równe 1. I tu jest podobnie. Zobaczmy, mamy kosinus, no że tu jest podobnie, bo mamy też kwaternion, to co jest wewnątrz tego nawiasu, też jest to kwaternionem, gdzie tu jest część rzeczywista, to s, tu jest to ux razy z tym sinusem, to jest te x, to razem z tym sinusem to jest y, a to razem z tym sinusem to jest ten z. Więc znowu powiedzieliśmy sobie, że norma q to jest suma kwadratów tych jego czterech składowych tego kwaternionu q, więc to tak samo będzie kosinus kwadrat fi, dodać ux kwadrat sinus fi, dodać uy kwadrat sinus fi, dodać uz sinus fi, tu kwadrat i tu kwadrat. No i zobaczmy, że to w istocie jest kosinus kwadrat fi, dodać ux kwadrat, dodać uy kwadrat, dodać uz kwadrat razy sinus kwadrat fi. To jest 1, bo tak mamy założone. Więc wychodzi, że jest kosinus kwadrat plus sinus kwadrat, a to, jak dobrze wiemy, jest zawsze 1. I chociażby na tym nam tutaj zależało. Zobaczmy, że bardzo łatwo jest przejść z postaci trygonometrycznej na algebraiczną. Mamy tutaj nasz kwaternion zapisany w postaci trygonometrycznej. I jak widać, no jeżeli pomnożymy kosinus fi z tym modułem, no to jest po prostu współczynnik s. Dlatego s to jest moduł z q kosinus fi. Podobnie ux razy sinus fi razy ten moduł z q, no to jest cała liczba, która stoi przy i. To jest x. Analogicznie z y, analogicznie z z. Także mamy bardzo prosty wzór na przejście z postaci trygonometrycznej na postać algebraiczną. Podobnie możemy to zrobić w drugą stronę, to znaczy przejść z postaci algebraiczną na postać trygonometryczną. Czyli dane jest s, x, y i z i mamy znaleźć to fi, ux, uy, uz i fi. No, fi już było powiedziane, czyli te cztery wielkości. No, moduł przede wszystkim to jest po prostu s kwadrat, x kwadrat, y kwadrat, z kwadrat, jak już sobie zresztą powiedzieliśmy, mamy moduł z q. Ux natomiast, no jest to współrzędna x podzielona, ale uwaga, przez x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, bez s kwadrat. Ten sposób. Podobnie uy, y przez taki właśnie pierwiastek, czyli długość tej części. Długość tej części wektorowej kwaterniona q. No i z uz jest analogicznie też tak samo. A wówczas kosinus fi, no to jest s przez pierwiastek z, no po prostu s przez długość kwaternionu q, moduł kwaternionu q. W przypadku sinusa wygląda to w ten sposób. A fi możemy bardzo łatwo wyliczyć jako arcus cosinus s przez długość, czy też moduł, normę kwaterniona q. Zobaczmy, że to się wszystko ładnie ze sobą skleja. Teraz jeżeli do tej postaci trygonometrycznej wstawimy za moduł z q, to s kwadrat plus x kwadrat plus y kwadrat z kwadrat, czyli tutaj mamy taki pierwiastek, może ja to napiszę. Czyli mamy pierwiastek z s kwadrat plus x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. W nawiasie mamy kosinus od fi, to jest to,
czyli jest to s przez pierwiastek z s kwadrat plus x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, dodać u x, to jest to, czyli mamy x przez pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, dodać y przez taki sam pierwiastek, oczywiście tu jest i, x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, j, dodać uz, czyli z przez pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, k, to w nawiasie, i mnożymy przez sinus fi, czyli przez to. Czyli tu jest razy pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat przez pierwiastek s kwadrat plus x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. No i zobaczmy, co z tego wszystkiego nam tu, oczywiście tu nawias zamykamy jeszcze, tak? Co z tego wszystkiego wynika? No tak, ten pierwiastek z tym się skróci, wychodzi zatem, że mamy s. Dalej, ten pierwiastek z tym się skróci, czyli zostaje pierwiastek z x kwadrat, y kwadrat, z kwadrat razy te poszczególne składowe. Czyli jak widać, zostanie tutaj xi, yj i zk. Zobaczmy, że to się bardzo mocno upraszcza w momencie, kiedy norma naszego kwaternionu q wynosi dokładnie 1. Czyli w tym momencie to jest równe 1, ten nawias zewnętrzny jest zbędny. I wtedy mamy taki kwaternion Q w postaci algebraicznej o właśnie tej normie równej 1. I chcemy przejść na tą postać trygonometryczną. Więc zobaczmy, że wzory nam się tu znacznie uproszczą. To jest równe 1. Tu jest wtedy 1, cosinus φ to jest s. Sinus φ to jest ten pierwiastek. I φ to jest arcus cosinus samego s-a. Czyli ux, uy, uz zostają tak samo, a tu się mocno poupraszczało. Przechodzimy zatem do sedna, do slajdu, gdzie będzie rozgrywał się cały nasz dramat. Dramat. No, aby wykonać obrót punktu lub wektora, no bo to często będziemy utożsamiać taki punkt przestrzeni z wektorem zaczepionym w początku układów współrzędnych, no to chcemy go obrócić taki punkt właśnie, px, py, pz, o kąt 45 stopni wokół osi o wektorze kierunkowym 1, 1, 0. Osi oczywiście przechodzącej przez początek układu współrzędnych, czyli mamy układ współrzędnych, mamy ten wektor 1, 1, 0 i gdzieś tam w przestrzeni jest punkt P i chcemy wykonać obrót wokół tej osi o jakiś tam kąt skierowany. W tym wypadku 45 stopni. No więc co my musimy zrobić? Najpierw ten punkt P musimy ubrać w kwaternion, że to tak ujmę. Czyli tworzymy taki kwaternion V, gdzie mamy 0 plus PX plus PY plus PZ. Jaka jest norma tego kwaternionu V? Nas w ogóle to nie obchodzi. Bardzo często nie będzie mieć jedynki oczywiście. Ale widać, że jest to kwaternion czysto urojony, czyli nie ma tej części rzeczywistej. Po prostu przepisujemy i tworzymy taki kwaternion z tego punktu P. Następnie potrzebujemy też utworzyć kwaternion Q, który będzie mieć zaszyte te wszystkie informacje dotyczące tego przekształcenia, czyli wokół jakiej osi i o jaki kąt należy wykonać obrót. I w tym celu właśnie potrzebny nam jest kwaternion w postaci trygonometrycznej. A zatem piszemy odpowiednio ten nasz kąt 45 stopni, czyli mamy cosinus tego kąta, z tym, że tu jest pewna uwaga, mianowicie taka, że należy ten kąt podzielić przez 2. Dlaczego? Za chwilę o tym powiem. Czyli dzielimy ten kąt na 2, to 45 stopni na 2. Następnie tu formułujemy te odpowiednie ux, uy, uz z tego wektora tej osi. Czyli mamy 1, 1, 0. Jak widać, jest to wektor nieunormowany, bo jego długość wynosi 2. 1 kwadrat plus 1 kwadrat wynosi długość tego wektora, tej osi, a my potrzebujemy, żeby był długości 1. I go wpisujemy wtedy w te odpowiednie miejsca przy odpowiednich jednostkach urojonych i, j i k. Tylko mówię po unormowaniu. Czyli pierwsza współrzędna 1 dzielimy przez normę. Czyli współrzędna przy x, 1 kwadrat, dodać współrzędna przy y, 1 kwadrat, dodać współrzędna przy z, 0 kwadrat.
Stąd mamy ten pierwiastek z dwóch. To samo z drugą współrzędną i to samo z trzecią współrzędną. No tu akurat napisałem to 0 w celach takich dydaktycznych, ale to zwykle pomijamy, tak samo jak to 0 tutaj też w tych pierwiastkach. No i sinus oczywiście dokładnie ten sam kąt podzielony przez 2. W ten oto sposób utworzyliśmy kwaternion kół w postaci trygonometrycznej. Jak sobie już powiedzieliśmy, z trygonometrycznej jest bardzo łatwo przejść na algebraiczną. W zasadzie już prawie że od razu mamy, wystarczy te wartości przemnożyć przez sinus tego odpowiedniego kąta, już mamy te 4 liczby w postaci algebraicznej, kwaternion. A następnie należy wykonać 2 mnożenia, aby ostatecznie uzyskać ten obrót. Mianowicie, jeżeli mamy ten kwaternion Q i mamy ten kwaternion V, to wystarczy teraz pomnożyć kwaternion Q z V i jeszcze później razy sprzężenie kwaternionu Q. I jak się okazuje, nie będę tego w tym momencie dowodził, wykonanie takiego podwójnego mnożenia, takiego iloczynu kanapkowego, sprawi, że w wyniku zawsze powstanie nam kwaternion czysto urojony. I to taki, że te 3 liczby, które tu powstaną, będą właśnie oznaczać ten nowy, powstały punkt po tym obrocie. Czyli wystarczy potem wyodrębnić te 3 liczby i już mamy nowy punkt w układzie kartezjańskim w przestrzeni trójwymiarowej, jaki to punkt będzie. Także tu zawsze powstanie 0. O ile oczywiście odpowiednio były tutaj sformułowane te zależności, tak jak tutaj to o tym opowiedziałem. Dlaczego kąt dzielimy przez 2? No właśnie chociażby z tego, że mamy tutaj podwójne mnożenie. I teraz rzecz polega na tym, że te 2 mnożenia to w całości, oczywiście o, w ogóle czy ten zapis ma sens? Ten zapis ma sens, ponieważ mnożenie kwaternionów jest łączne, czyli nie ma znaczenia, czy je najpierw pomnożę Q z V, a potem ten wynik z lewej strony z tym Q sprzężonym, czy może najpierw pomnożę V z Q sprzężonym z prawej strony, a potem domnożę z lewej strony z tym kwaternionem Q. W jednym i drugim przypadku wyjdzie na to samo, dlatego taki zapis bez nawiasów ma tutaj sens. No i teraz dlaczego ten kąt jest dzielony przez 2? No z tego względu, że to jedno mnożenie odpowiada niejako za połowę tego obrotu. Ale tu robię od razu zastrzeżenie, w tym sensie, że jeżeli pomnożymy to Q z V i później Q ze sprzężonym, to faktycznie ta część rzeczywista będzie 0. Ale przy jednym mnożeniu, mimo to, że V jest czysto urojone, a Q jest no, zwykłym kwaternionem, zwykłym, no, odpowiadającym za to przekształcenie, to jak to pomnożymy, to powstanie nam tutaj z tego kwaternion no, takiej w pełnej okazałości, w sensie, że będzie mieć wszystkie te 4 liczby i w dodatku nie będzie unormowany. Także to niejako będzie odpowiadać takiemu obrotu o połowę tego kąta, ale w dodatku będzie tam jeszcze występować pewna część związana z tą częścią rzeczywistą, którą trudno sobie wyobrazić, bo to jest wszystko, dzieje się w przestrzeni czterowymiarowej i z tym jest właśnie ten problem. Co więcej, jeżeli rozpatrzylibyśmy najpierw taki iloczyn, to to również będzie mieć, też odpowiadać będzie to poniekąd za ten obrót o tę połowę tego kąta, ale w dodatku będzie jeszcze ta składowa rzeczywista i przez to jest to bardzo trudne do wyobrażenia sobie, bo ten wynik nie żyje tylko w przestrzeni R3, tylko już w przestrzeni czterowymiarowej. Natomiast co ciekawe, różnica między QV a VQ sprzężenie jest taka, że w jednym i w drugim przypadku, to można bardzo szybko też sprawdzić, w jednym i w drugim przypadku część urojona będzie identyczna, dokładnie będzie identyczna, czyli te liczby przy i, j i k, a różnica będzie tylko w tej części rzeczywistej, która będzie odpowiadać za pewien tam iloczyn skalarny, no już pomijam o to, ale co ciekawe jeszcze, będą się różnić tylko o znak. No i tak się składa, że można to też wykazać, że jak to raz pomnożymy, a potem jeszcze domnożymy odpowiednio, czy to z prawej strony przez to Q sprzężone, czy to z lewej strony w tym wypadku przez to Q, sprawi, że w wyniku zawsze uzyskamy coś takiego i w dodatku można też udowodnić, że to, co powstanie, faktycznie będzie odpowiadać obrotowi tego o ten punkt, obrotowi tego punktu wokół tej osi i zadanego kąta. To tyle, jeśli chodzi o ten ekspresowy skrót w kwaternionach i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zachęcam do lajkowania, subskrybowania
Oraz jeżeli jeszcze nie byłeś na moim fanpage'u, to także do polubienia fanpage'a, ponieważ na Facebooku, ponieważ tam często wrzucam inne materiały, jakieś zdjęcia albo jakieś teksty, których nie wrzucam na YouTube'a. To tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Cześć.